Witam wszystkich bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze Grodzisk Mazowiecki. Rozpoczynając nabożeństwo sobotnie, zaśpiewajmy ku chwale naszego Stwórcy pieśń pod numerem 93, Sobotni Dzień. Czytam psalm 113. Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Niechaj imię Pana będzie błogosławione, odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż do zachodu. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała Jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmierci. Aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja. Rozpoczynając szkołę sobotnią, zaśpiewajmy ku chwale naszego Stwórcy pieśń pod numerem 71. Przybywaj, Duchu Boży. W tej chwili czas na studium szkoły sobotniej. Prosiłbym bardzo, żeby dzisiaj naszą lekcję przeprowadził brat Benek.
A wszystkich internautów zapraszam do studium lekcji, którą przygotował dzisiaj zespół Hope Channel. Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Pisma Świętego. Kontynuujemy rozważania z cyklu Boża misja jest moją misją. Współpracujemy z Bogiem w cudownym dziele okazywania światu Jego bezgranicznej i niewyczerpanej miłości. Dziś druga część studium poświęconego misji wśród nieświadomych Ewangelii. Będziecie nim ubłogosławieni. Zapraszam na zajęcia. Witam również nasz zespół. Dzisiejsze studium poprowadzi należący do naszego zespołu Travis. Wiem, że to będzie dla nas wielkie błogosławieństwo. Jeszcze tak wielu ludzi powinno poznać Ewangelię. Travisie, zapraszam Cię do modlitwy przed studium. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za misję, którą zleciłeś nam wszystkim. Prosimy Cię o obecność Ducha Świętego podczas tego studium, abyśmy pamiętali, że gdy ta misja się zakończy, będziemy mogli udać się do Twojego domu. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Wiemy, że Bóg pragnie dotrzeć do ludzi nieświadomych Ewangelii. Przygotowując się do tego studium, pomyślałem, że nieświadomi są nie tylko ci, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, ale także ci, którym przedstawiono zniekształcony obraz Zbawcy. Ukazano go im w fałszywym świetle. Na duchu podnosi mnie objawienie Jana, rozdział 18, wiersz 1, bo wynika z niego, że kiedyś cały świat będzie napełniony poznaniem chwały Bożej. Bóg każdemu człowiekowi daje szansę. Naszym zadaniem jest docieranie z Ewangelią do ludzi, którzy są jej nieświadomi. Rozpocznijmy to studium od cytatu z 5 rozdziału 1 Księgi Królewskiej, wersety od 1 do 12. O odczytanie poproszę Puję. Na samym początku przyjrzymy się dwóm miastom, Tyrowi i Sydonowi. Co mówi o nich Biblia? Czytam z Biblii Warszawskiej. Wtedy Hiram, król Tyru, usłyszawszy, że Salomona namaszczono na króla po jego ojcu, wysłał do niego swoje sługi. Hiram był bowiem zaprzyjaźniony z Dawidem przez całe jego życie. Salomon zaś przysłał do Hirama takie poselstwo. Wiadomo ci o Dawidzie, moim ojcu, że nie zdołał on zbudować świątyni imieniu Pana, swego Boga, z powodu wojen, w jakie uwikłali go jego nieprzyjaciele, aż Pan poddał ich pod jego stopy. Lecz teraz Pan, mój Bóg, dał mi wytchnienie ze wszystkich stron, tak iż nie ma przeciwnika ani złej przygody. Postanowiłem tedy zbudować świątynię imieniu Pana, Boga mojego, jak to zapowiedział Pan Dawidowi, mojemu ojcu, mówiąc: Twój syn, którego posadzę po tobie na twoim tronie, ten zbuduje świątynię mojemu imieniu. Nakaż więc teraz naścinać dla mnie cedrów w Libanie i niech przyłączą się moi robotnicy do twoich robotników. Zapłatę dla twoich robotników uiszczę ci dokładnie, jaką ty sam wyznaczysz. Wszak wiesz, że nie ma u nas ludzi znających się na wyrębie drzew, tak jak Sydończycy. A gdy Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i zawołał: Błogosławiony niech dziś będzie Pan, który dał Dawidowi mądrego syna jako władcę nad tym wielkim ludem. Do Salomona zaś Hiram wysłał poselstwo tej treści. Wysłuchałem tego, co mi kazałeś powiedzieć. Spełnię wszystkie twoje życzenia dotyczące drzew cedrowych i drzew cyprysowych. Moi robotnicy sprowadzą je z Libanu nad morze, a tam każę je powiązać w tratwy i sprowadzić morzem na miejsce, jakie mi wyznaczysz. Tam każę je rozwiązać, a ty je sobie zabierzesz. W zamian za to, to ty spełnisz moje życzenie, dostarczając żywności mojemu dworowi. I tak dostarczał Hiram Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko chciał. Salomon zaś dostarczał Hiramowi 20 tysięcy korców pszenicy na zaopatrzenie jego dworu i 20 tysięcy wiader wytłaczanej oliwy. Tyle dostarczał Salomon Hiramowi corocznie. A Pan obdarzył Salomona mądrością, jak mu obiecał, i panował pokój między Hiramem i Salomonem. Zawarli też z sobą przymierze.
Gdybyśmy opierali się tylko na tym cytacie, czego dowiedzielibyśmy się o Tyrze i Sydonie? Gladys, bogaty kraj, rosły tam piękne drzewa, utrzymywane były dobre stosunki z Izraelem. No właśnie, dobre stosunki. Przynajmniej między Hiramem a Salomonem. Kenef, król, bał się Pana i znał Boga. Na pewno nie odczuwał niechęci do dzieci Izraela. Myślę, że można za to dziękować Bogu. W tym czasie Bóg zapewnił im pokój. Czytajmy dalej. Szon, pierwsza księga królewska, rozdział 11, od wiersza 1 do 6. Zobaczmy, co jeszcze Biblia mówi o Sydonie. Pierwsza księga królewska, rozdział 11, wersety od 1 do 6. Czytam z Biblii Zaremby. Król Salomon, obok córki faraona, pokochał wiele innych kobiet obcych plemion: Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki i Hetytki. Pochodziły one z narodów, co do których Pan powiedział synom Izraela: nie łączcie się z nimi i niech one nie łączą się z wami, bo z pewnością nakłonią wasze serca do pójścia za swoimi bogami. Do takich właśnie kobiet przylgnął Salomon w swych pragnieniach. Miał zaś 700 żon, księżniczek, a nałożnic 300 i te jego kobiety zwiodły jego serce. Kiedy Salomon posunął się w latach, kobiety te nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami. Także jego serce nie było tak bez reszty oddane Panu jego Bogu, jak to było w przypadku Dawida jego ojca. Poszedł więc Salomon za Asztoret, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydą Ammonitów. Salomon postępował źle w oczach Pana i nie trwał przy Panu tak, jak trwał Dawid, jego ojciec. Znamy historię Dawida i wiemy, że też nie zawsze trwał przy Bogu. Ale okazał skruchę. Tak zrobił, z pewnością. Czego dowiadujemy się z tego opisu o Sydończykach? Amy, był to lud bałwochwalców. Oddawali cześć bożkom, a nie Bogu Stworzycielowi. Im lepiej poznaję tę historię, tym bardziej jestem przekonany, że Bóg w nadprzyrodzony sposób zachował pokój między Sydończykami a Izraelem. Scott. Zwróciliśmy uwagę na bliskie relacje między Salomonem a Hiramem. Bliskie relacje sprzyjają pracy misyjnej, ale rodzą też ryzyko zejścia z właściwej drogi. Niestety, tak było w przypadku Salomona. Biblia mówi, żebyśmy wprzęgali się tylko w równe jarzmo, zarówno w interesach, jak i w małżeństwie. Kolejna wzmianka o Tyrze i Sydonie. Kenef. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wersety 21 i 22. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Biada tobie, Korazin. Biada tobie, Betsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. Czytając te słowa, pomyślałem o mieszkańcach Niniwy, którzy okazali skruchę. Co myślicie o mieszkańcach Tyru i Sydonu po odczytaniu tych dwóch ostatnich wersetów? Gladys? Wynika z nich, że chociaż był to pogański naród, ich serca były otwarte. Czytamy, że okazaliby skruchę, gdyby u nich dokonały się te cuda. Scott, mówimy o misji na rzecz ludzi nieświadomych Ewangelii. Czasami łatwiej jest z nią dotrzeć do tych, którzy w ogóle jej nie słyszeli, niż do tych, którzy poznali wykrzywioną Ewangelię.
Ci pierwsi nie muszą wyrzucać z pamięci przyswojonego wcześniej fałszu. Niestety, przywódcy żydowscy obstawali przy różnych fałszywych poglądach. Słuszna uwaga. Dziękuję. Pełniąc posługę w Galilei, Jezus dotarł na ziemię fenickie, w okolice Tyru i Sydonu. Mistrz zabrał tam ze sobą swoich uczniów. Jak się wam wydaje, dlaczego to zrobił, zamiast zostać w Galilei wśród dzieci Izraela? Sean, posługa Jezusa nie ograniczała się do jednego narodu. Ewangelia jest dla całego świata. Gdyby Jezus pozwolił im zostać u siebie, zajęliby się tylko swoimi rodzinami i swoim ludem. Bóg chciał, by pozbyli się uprzedzeń i dotarli z Ewangelią do ludzi poza swoim krajem. No, ale czy w Galilei nie było wystarczająco dużo pracy misyjnej? Pewnie było. Scott, spędziłem kilka lat na misji w Korei Południowej. Przyjeżdżało też wielu innych misjonarzy. Niektórym z nich ich rodacy mówili: czy my u siebie nie mamy wystarczająco dużo potrzeb? Po co przemierzać pół świata? Prawda jest taka, że Bóg posyła nas w inne miejsca dlatego, że ktoś potrzebuje dobrej nowiny, lub też dlatego, że my powinniśmy opuścić strefę komfortu, by nauczyć się czegoś nowego. Zgadza się. Stoję tu dzięki wyjazdowi misyjnemu. Nie chodziłem nawet do kościoła, gdy ktoś zaprosił mnie na wyjazd jako budowniczego. Jestem tu dlatego, że ktoś, dzięki Bożej łasce, zachęcił mnie do wyprawy misyjnej. Lilika? Jezus zawsze udawał się tam, dokąd prowadził go Ojciec. Jezus udał się do tego miejsca nie bez powodu. Jego misja była owocna. Kenneth? Jezus w swojej misji był prowadzony przez Ducha Świętego i dlatego był skuteczny. Podoba mi się to, co powiedział Scott. Nie chodziło tylko o mieszkańców Tyru i Sydonu. Za chwilę przejdziemy też do kobiety z Syrofenicji. Jezus udał się w te okolice także ze względu na swoich uczniów. Kolejny cytat. Ewangelia Marka, rozdział 7, werset 24. O jego odczytanie poproszę ten. Jezus zrobił coś, co wydaje nam się dziwne, przynajmniej dziwne dla Niego. Zastanówmy się nad tym. Ewangelia Marka, rozdział 7, wiersz 24. Czytam z Biblii Romaniuka. A wyruszywszy stamtąd, udał się w granice Tyru i Sydonu. Kiedy zaś wstąpił do pewnego domu, chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie był w stanie się ukryć. Lia, wywołam cię teraz do tablicy. Jak ci się wydaje, dlaczego Jezus chciał się ukryć w tym domu? Zastanawiałam się nad tym, czytając wczoraj tę historię. Żeby to zrozumieć, trzeba czytać dalej. Zasadniczo chodziło o to, żeby ktoś przyszedł go szukać i żeby przez to jego uczniowie czegoś się nauczyli. Potrzebował kogoś, kto by go szukał, tak jak my powinniśmy go szukać. Miał nadzieję, że ta osoba go znajdzie. Zapewne Duch Święty zaprowadził Jezusa do tego miejsca. Kiedyś też zastanawiałem się, dlaczego Jezus tak postąpił. Derek? Lia udzieliła bardzo dobrej odpowiedzi. Inna możliwość jest taka. Jezus zachowywał się tak jak jego uczniowie. Nie chcemy rozmawiać z tymi ludźmi. Tak z początku traktował kobietę z Syrofenicji, ale później podkreślił, jak wielką miała wiarę. Czyli najpierw imitował zachowanie uczniów, którzy nie chcieli mieć nic do czynienia z Samarytanami i mieszkańcami Syrofenicji. Zachowując się tak, być może rzeczywiście modlił się: Ojcze, przyprowadź tu kogoś, żebyśmy mogli pokazać uczniom, jak wygląda Twoja misja wśród ludzi nieświadomych Ewangelii. Stanie się to oczywiste, gdy odczytamy kolejny fragment tej historii.
De facto mamy dwie relacje. Najpierw Amy. Ewangelia Marka, rozdział 7, od wiersza 25 do 30, a później Jeffrey. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, od wiersza 22 do 28. To ta sama historia, ale inny punkt widzenia. Zobaczmy, co różni te relacje. Ewangelia Marka, rozdział 7, wersety od 25 do 30. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Usłyszała bowiem o nim kobieta, której córeczka miała ducha nieczystego, i przyszła i upadła mu do nóg. A kobieta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, by wypędził demona z jej córki. Ale Jezus jej odpowiedział: niech najpierw nasycą się dzieci, bo niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. A ona odpowiedziała mu: tak, Panie, lecz i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I powiedział do niej: ze względu na te słowa idź, demon wyszedł z twojej córki. A gdy wróciła do swego domu, spostrzegła, że demon wyszedł, a córka leżała na łóżku. Dziękuję. Jeffrey, Ewangelia Mateusza, rozdział 15, od wiersza 22 do 28. Czytam z Biblii Warszawskiej. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Niezwykła historia. Co różni te dwa opisy? W relacji z Ewangelii Mateusza ukazana jest wytrwałość tej kobiety. Prosiła i wołała za Jezusem. U Marka opis jest nieco krótszy. Jak już wspomniał pastor, Jezus zachowywał się tak, jak zachowaliby się Żydzi. W ten sposób pokazał uczniom, że jest to niewłaściwe zachowanie. Pełna zgoda. Jezus pokazał im, jak oni postąpiliby w takiej sytuacji. Uczniowie musieli zobaczyć swój błąd, bo Ewangelia miała dotrzeć do każdego człowieka. Trochę trudno oswoić mi się z tym, że Jezus porównał ją do psa. Kenneth i Tendi. Kolejna różnica jest taka. U Mateusza uczniowie proszą Jezusa, by odprawił tę kobietę. U Marka tego nie czytamy. Bóg chciał nauczyć tych ludzi, że jest Bogiem wszystkich narodów. Pozwólcie wszystkim przychodzić do mnie. Nikomu nie mam prawa powiedzieć, że nie może przyjść do mojego Zbawiciela. Biblia mówi: każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Tendi i Lilika. Mateusz i Marek to różni pisarze. Marek od razu przechodzi do sedna sprawy. Mateusz podaje więcej szczegółów. Zaznacza, że Jezus zwrócił uwagę na wiarę tej kobiety. Marek tego nie czyni. Była to lekcja poglądowa. Najpierw Jezus pokazał, że ta kobieta zostałaby potraktowana przez nich jak wyrzutek społeczeństwa, a później okazał jej współczucie. Kobieta była wytrwała, bo zapewne widziała współczucie w oczach Jezusa. Lilika i Puja. Słuchałam kazania pewnego pastora, który powiedział, że ta kobieta przygotowała się do tego spotkania, bo zwracając się do Jezusa powiedziała: synu Dawida. To nie była osoba pochodząca z ludu Bożego, a jednak nazwała go synem Dawida. Wierzyła, że Jezus jest Mesjaszem. Wiedziała, kim on jest.
Jest jeszcze jedna różnica. Mateusz pisze, że Jezus został posłany do owiec zaginionych z domu Izraela. Marek o tym nie wspomina. Bóg ma zaginione owce. Izraelici mieli świadczyć wobec innych narodów, bo Bóg wszędzie ma swoje dzieci. Puja. Jest jedna ważna różnica między tymi dwoma autorami. Mateusz kierował swoją Ewangelię głównie do Żydów, a Marek do pogan, do Greków. Ewangelista Mateusz pisze, że była to niewiasta kananejska. Dla odbiorców żydowskich było jasne, że ta kobieta nie należała do rodziny Bożej. Reakcja Jezusa niosła dla nich ważną naukę. Ewangelista Marek napisał, że była to Greczynka, rodem z Syrofenicji. Czytelnicy wywodzący się z pogan mogli się z nią utożsamić. To jest matka, która chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Bóg posłużył się dwoma autorami, by dotrzeć do dwóch odmiennych grup odbiorców. Dziękuję. Ewangeliści znali swoich odbiorców. Czy można powiedzieć, że Jezus chciał pokazać zarówno tej kobiecie i jej córce, jak i swoim uczniom, że ta kobieta też jest jedną z owiec zaginionych z domu Izraela? Nie była z domu Izraela, ale była zaginioną owcą. Zdumiewające jest to, że miała więcej wiary niż przywódcy religijni w Jerozolimie. Jak podkreśliła Lilika, zwracając się do Jezusa, użyła mesjańskiego miana syn Dawida. Myślę, że dla Jezusa wypowiadanie słów będących odbiciem chłodnej postawy Żydów wobec pogan musiało być nieznośnie bolesne. Pewnie z wielką ulgą powiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Napisał o tym ewangelista Mateusz. Właśnie takie nastawienie Jezusa wyraźnie ukazane jest w Ewangeliach. Być może pisząc te słowa, Mateusz poczuł zażenowanie i pomyślał sobie: niestety, tak kiedyś postępowaliśmy. Bóg powiedział do Abrahama: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Bóg pragnął, by Kananejczycy również poznali Jego chwałę. Gdyby lud Boży wywiązał się ze swojego zadania, ci ludzie poznaliby bezgraniczną i niewyczerpaną miłość Bożą. Odczytajmy jeszcze raz ten ostatni werset. Stefani, Ewangelia Mateusza, rozdział 15, werset 28. Pastor Derek już o tym wspomniał. Myślę, że Jezus nie mógł doczekać się, by wypowiedzieć te słowa. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Dobrze byłoby cofnąć się w czasie i posłuchać, jak Jezus wypowiedział te słowa. Z jego ust wyrwały się słowa współczucia. Przekład, z którego korzystam, mówi: droga kobieto, ileż ciepła było w tych słowach. Zbawiciel z pewnością ją miłował. Kolejna historia, której się przyjrzymy, też dotyczy uprzedzenia, które Żydzi żywili od dawna. Apostoł Piotr otrzymał widzenie, o którym za chwilę będziemy mówić. Ale zanim do niego przejdziemy, odczytajmy jeden werset. Lilika, Dzieje Apostolskie, rozdział 10, pierwsza część wersetu 28. Mamy tu kolejne potwierdzenie nastawienia Żydów do pogan. Dzieje Apostolskie, rozdział 10, pierwsza część wersetu 28.
Czytam z Biblii Poznańskiej. Odezwał się więc do nich. Wiecie, że nie wolno Żydowi przebywać i przestawać z cudzoziemcem. Stefanie, jak czułby się Piotr lub jakikolwiek inny przywódca żydowski, spotykając setnika? Na podstawie odczytanego tekstu? Tak. Te dwie grupy ludzi bardzo się od siebie różniły. Istniał między nimi poważny konflikt. Czyli od razu można było założyć, że pojawi się niechęć ze względu na to, kim był setnik, bo Rzymianie panowali wtedy nad Żydami. To był istotny element kultury apostoła Piotra. Dorastał w takim otoczeniu. Żydzi zawsze traktowali tak ludzi, którzy nie należeli do ich grupy. Ale Piotr powinien był przypomnieć sobie setnika, który przyszedł do Jezusa. Mistrz powiedział, że u nikogo w Izraelu nie znalazł tak wielkiej wiary. Czyli już wtedy Jezus zakwestionował uprzedzenia apostoła wobec pogan. Ale trzeba przyznać, że i współcześnie trudno jest nam zerwać z tradycją i przezwyciężyć żywione od dawna uprzedzenia. Zburzenie tych murów wymaga czasu, albo raczej cudu, cudu Bożego. Kenneth, słuchając treści tego wersetu, starałem się przypomnieć sobie, gdzie w Piśmie Świętym Bóg wydał im takie polecenie. To była tak długo pielęgnowana tradycja, iż wydawało im się, że to była wytyczna od Boga. Oto jak głęboko zakorzenione mogą być niektóre uprzedzenia. Może nam się wydawać, że tak mówi Pismo Święte, ale tak nie jest. Bóg ma udzielić apostołowi Piotrowi lekcji poglądowej. Puja, Dzieje Apostolskie, rozdział 10, od wiersza 1 do 8. Zobaczmy, jak Bóg przyciągnął uwagę apostoła Piotra w kwestii uprzedzeń. Dzieje Apostolskie, rozdział 10, wersety od 1 do 8. Czytam z Biblii Warszawskiej. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9:00 anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali. Wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. Bóg wyciąga do setnika dłoń i daje mu polecenie. Bardzo się cieszę, że poza kręgiem żydowskim byli ludzie, którzy wierzyli w prawdziwego Boga. Kobieta z Syrofenicji słyszała o Jezusie i pragnęła się z Nim spotkać. Tu widzimy człowieka będącego głową domu, który wierzył w Boga. Bóg chciał pokazać nie tylko Korneliuszowi i jego bliskim, ale także Piotrowi, że oni też należą do rodziny Bożej. Czytajmy dalej, Sean, wersety od 9 do 16. Czytam z Biblii Warszawskiej. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek,
przyszło na nie zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Cóż za lekcja poglądowa. Czy Bóg w ten sposób starał się przekonać Piotra, że może zacząć spożywać takie pokarmy? Nie. Chodziło o zmianę jego sposobu myślenia. Apostoł Piotr miał spotkać się z człowiekiem, który był nie tylko poganinem i Rzymianinem, ale także setnikiem. Mówimy o mocno zakorzenionych uprzedzeniach. Pamiętam, że gdy po raz pierwszy udałem się na misję, kierowałem się stereotypami. Miałem utrwalony obraz rzeczywistości odnoszący się do ludzi z innych części świata. Żeby nauczyć mnie postrzegania ludzi takimi, jakimi oni są, Bóg postawił mnie w różnych sytuacjach. Apostoł Piotr musiał się tego nauczyć. Ja musiałem się tego nauczyć. I może niektórzy z was także. To prawda. Lilika, wersety od 17 do 28. Tu w ogóle nie chodzi o jedzenie. Bóg wiedział, jak dotrzeć do apostoła Piotra. Przez tę lekcję poglądową zaczął burzyć w jego życiu mur uprzedzeń. Czytam z Biblii Warszawskiej. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy i odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, i ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. I rzekł do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dziękuję. Jak Bóg pokazał apostołowi Piotrowi, że nikogo nie wyklucza? Lilika, pytałeś, czy w tym widzeniu chodziło o pożywienie. Zdecydowanie nie. Apostoł nie zjadł nic z tego, co zostało mu pokazane. Zrozumiał, że widzenie nie dotyczy tego, co spożywał, ale jego nastawienia do innych ludzi, bo przecież Jezus ich też obdarzył zbawieniem.
miłował ich i oddał za nich życie. Czy zwróciliście uwagę na słowa zachęty do działania, które Bóg skierował do apostoła Piotra, gdy ten miał opuścić Joppę? Co powiedział mu Duch Święty? Ja ich posłałem. Udaj się z nimi bez wahania, bo Bóg wiedział, jakie wątpliwości kłębiły się w głowie apostoła, który myślał, że przebywanie z takimi ludźmi jest niezgodne z prawem. Scott. Trochę mnie to zasmuciło, iż słudzy Korneliusza uznali za stosowne, żeby podkreślić, że Korneliusz jest człowiekiem bogobojnym. Może przeczuwali, że Piotr nie poszedłby z nimi, gdyby ich pan był tylko zwykłym poganinem. A przecież przesłanie nadziei miało dotrzeć do wszystkich, nie tylko do tych, którzy osiągnęli już pewien poziom. Pięknie świadczy to o błogosławionym wpływie Korneliusza na jego domowników i na społeczność żydowską. Puja. Widzę tu dla siebie dwie ważne nauki. Po pierwsze, od samego początku to Bóg jest tym, który niestrudzenie szuka ludzi nieświadomych Ewangelii. Apostoł Piotr nie miał pojęcia o Korneliuszu, a Bóg już działał w życiu setnika i jego rodziny. Nauka dla nas? Zanim my zrobimy krok wiary, by zająć się misją, Bóg już dawno działa. Dlatego powinniśmy być otwarci na Boga i modlić się, by On skierował nas tam, gdzie działa. Po drugie, ta historia pokazuje, że Bóg chciał nauczyć apostoła Piotra myślenia nieszablonowego, wykraczającego poza granice jego kultury. Współcześnie też mamy skłonność do ulegania uprzedzeniom, na które jesteśmy wystawieni w swoim środowisku. Bóg działa również w naszym życiu, by nauczyć nas myślenia nieszablonowego. Niektórzy z nas, jak to się mówi, wychowali się w Kościele. Może nam się wydawać, że wiemy wszystko i że granica przebiega tu i ani kroku dalej. Myślę, że Bóg czasami skłania nas do szerszego spojrzenia, byśmy zobaczyli, że On ma o wiele więcej sposobów na dotarcie do ludzi. Dziękuję. Wspaniała myśl. Stefanie, Dzieje Apostolskie, rozdział 10, od wiersza 44 do 48. Apostoł Piotr otrzymał widzenie. Ciekawy, jak na to zareagował Kościół i jakie otrzymał potwierdzenie. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał. Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I nakazał ochrzcić ich w imię Pana i prosili go, aby u nich został kilka dni. Jakie nadprzyrodzone potwierdzenie otrzymali wierzący pochodzący z obrzezania, czyli Żydzi, że Bóg przyjął również pogan, chrzest Duchem Świętym? I taki sam znak jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Pamiętajmy, że dar języków miał służyć przekazywaniu Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli. Najpierw Lilika, a później kolejna kwestia. Bardzo lubię ten cytat, bo potwierdza on, że droga do zbawienia jest otwarta również dla nas, którzy nie jesteśmy Żydami. Ta historia pokazuje, co Bóg zrobił, by to przesłanie dotarło do mnie, do nas wszystkich, nie Żydów. Czytaliśmy, że Korneliusz nieustannie się modlił i dawał hojne jałmużny. Jego wiara szła w parze z uczynkami.
Moja przyjaciółka Grace powiedziała mi tak: dynamiczna moc Ewangelii jest zależna od osobistej pobożności wierzących. Muszę ją zapytać, skąd zaczerpnęła ten cytat. Chodzi o to, że w codziennym życiu mamy czynić dobro. Amen. Jak czytaliśmy, niektórzy chrześcijanie pochodzący z żydostwa zrozumieli, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Ale przywódcy żydowscy jeszcze o tym nie słyszeli. Gdy im o tym powiedziano, oczywiście pojawiły się wątpliwości i sceptycyzm. Amy, Dzieje Apostolskie, rozdział 11, od wiersza 4 do 18. Co sprawiło, że jednak zmienili zdanie? Rozdział 11, wersety od 4 do 18. Czytam z Biblii Warszawskiej. Wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei, mówiąc: byłem w mieście Joppie i modliłem się. Naraz w zachwyceniu miałem widzenie. Jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczone za cztery rogi, zstępowało z nieba, aż dotarło do mnie. Wpatrzywszy się w nie uważnie, zobaczyłem ziemskie czworonogi i dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo niebieskie. Usłyszałem też i głos, który mi powiedział: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I odrzekłem: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie weszło do ust moich. Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos z nieba: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I stało się to po trzykroć, po czym wszystko znowu zostało wciągnięte do nieba. I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie, wysłani z Cezarei do mnie. I powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych sześciu braci, i tak przyszliśmy do domu owego męża. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł: poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem, a on ci powie słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój. A gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Apokalipsa Jana, rozdział 12, wiersz 11 mówi: a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Dectwo przezwyciężenia uprzedzeń przez Piotra pomogło innym przywódcom religijnym w przezwyciężeniu uprzedzeń. Skoro Bóg tego dokonał, to jakże ja mógłbym mu przeszkadzać? Bóg dał mu wyraźny znak i Piotr się nim podzielił. Cieszę się, że apostoł nauczył się tej ważnej lekcji, a może jednak nie do końca. Nauczył się, ale zerwanie z pielęgnowaną od dawna tradycją wymaga czasu. Wcześniej wspomniałeś, że wymaga cudu. To prawda. Bardzo ciekawy przykład znajdziemy w drugim rozdziale listu do Galacjan. Apostoł Piotr został zganiony przez apostoła Pawła. Dowiadujemy się, że nawet Barnaba, bliski współpracownik apostoła Pawła, dał się wciągnąć w obłudę. Czy ktoś z was mógłby streścić tę historię? Gladys? Gdy w pobliżu nie było przywódców żydowskich, apostoł Piotr chętnie rozmawiał i jadał z poganami. Ale gdy pojawili się przywódcy z Jerozolimy, już się z poganami nie zadawał. Nie chciał się nikomu narazić. Gdy nie było Żydów, siedział z poganami przy jednym stole. Ale gdy przyszli Żydzi, odłączył się od pogan. Jak myślicie, dla kogo to zachowanie było krępujące? Dla Żydów czy dla wierzących z pogan? I dla jednych, i dla drugich. Bóg burzy mur uprzedzeń. Wymaga to czasu i Bożego cudu. Cieszę się, że o tym się uczymy i że nasz zespół wygląda tak różnorodnie.
Chwała Bogu. Miło jest uczestniczyć w tym cudzie. Zachowanie Piotra nie wynikało z tego, że zmienił zdanie, że teraz uważał, że Ewangelia jednak nie jest dla wszystkich. Czytamy, że bał się tych, którzy byli obrzezani. Bał się ich. Nie powinniśmy pozwolić, by ludzie kierujący się uprzedzeniami odwiedli nas od prawdy danej nam przez Boga. Dziękuję. Kolejna kwestia. Co wiemy o dziesięciogrodziu? Było to 10 miast. No właśnie, chciałem dowiedzieć się o dziesięciogrodziu czegoś więcej i dowiedziałem się tylko tyle, że było to 10 miast. Scott, warto zauważyć, że nie były to miasta żydowskie, tylko helenistyczne. Do miast żydowskich było dość blisko, ale czczono tam bożki. Z tym regionem związana jest historia pewnego opętanego. Odczytamy tylko jej podsumowanie. Czy ktoś z was mógłby streścić tę historię? Amy, co stało się z opętanym? Gdy Jezus i Jego uczniowie przybyli na drugi brzeg jeziora, naprzeciw Jezusa wybiegł opętany. Jezus uzdrowił tego człowieka, wypędził z niego nieczyste duchy, które prosiły go, by posłał je w stado świń pasące się u podnóża góry. Jezus się na to zgodził. Świnie spadły ze stromego zbocza do morza i utonęły. Ten człowiek został uzdrowiony i odziany siedział spokojnie przy Jezusie. Gdy mieszkańcy okolicznych wiosek dowiedzieli się, co się stało, zlękli się. Nie wiedzieli, co myśleć o Jezusie. Stracili źródło utrzymania, a opętany został uzdrowiony. W wioskach pojawił się lęk. No właśnie. Nie chcieli, żeby Jezus u nich został, ale Bóg powierzył temu człowiekowi szczególną misję. Jeffrey, Ewangelia Marka, rozdział 5, od wiersza 18 do 20. Co Jezus powiedział temu opętanemu, który został wyzwolony mocą Bożą i chciał razem z Jezusem wejść do łodzi? Teraz był już wolny. Jezus zleca mu misję. Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Amen. Czego uczą nas historie, które dziś zgłębialiśmy? Kenneth, Bóg zawsze ma plan i jest gotów nas prowadzić, jeśli zechcemy z Nim współpracować w głoszeniu Ewangelii. W tym procesie uczy nas cennych lekcji, byśmy kroczyli z Nim Jego drogą. Gladys, Bóg uczyni wszystko, by zbawić choćby jedną osobę. Wciąż działa dla naszego zbawienia. Chce, byśmy podążali we wskazanym przez Niego kierunku i posłusznie Jego powołaniu, współpracowali z Nim w misji. Nikt lepiej nie dotrze do danej grupy ludzi niż ktoś, kto do niej należy, ale jego życie zostało odmienione przez Boga. A jeśli ktoś mówi: nie jestem godny, czytajmy. Stefani, Ewangelia Marka, rozdział 5, wiersz 19. Zostańmy z tą myślą, bo ktoś może uważać, że nie jest wystarczająco bystry albo że nie zna jeszcze dobrze Biblii. Czym możemy zawsze dzielić się zgodnie z tym wersetem? Czytam z Biblii Zaręby. Jezus jednak nie pozwolił mu, lecz polecił: idź do swego domu, do swoich, i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie zrobił i jak okazał ci miłosierdzie. Jeśli mówisz: Bóg okazał mi miłosierdzie, to wiem, co czujesz, bo Bóg też mi je okazał. I to wystarczy, bo możesz teraz opowiadać, jak wiele Bóg dla ciebie zrobił. Chwała Bogu. Biblia mówi, że gdy Jezus powrócił, wielu go przywitało,
bo ktoś na tym nowym terenie podzielił się błogosławieństwem, które otrzymał od Boga. Cieszę się, że byliście dziś z nami. Być może wśród waszych sąsiadów są tacy, którzy nic nie wiedzą o Bogu. Zachęcam was, byście prosili Ducha Świętego o to, by skierował was do kogoś, kto nie słyszał Ewangelii. Ta osoba jest drogocenna w oczach Bożych i powinna poznać Boga, który darzy ją bezgraniczną i niewyczerpaną miłością oraz pragnie spędzić z nią wieczność. Módlmy się. Ojcze w niebie, Twoja łaska i Twoja miłość nas zdumiewa. Nieraz wstydzimy się tego, jak ograniczeni i uprzedzeni byliśmy. Boże, prosimy Cię o dar miłości do wszystkich Twoich dzieci, abyśmy dzielili się dobrą nowiną o Twojej łasce i o Twoim miłosierdziu z tymi, którzy są ich nieświadomi. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Mamy pracę do wykonania nie po to, by zasłużyć sobie na Bożą miłość, ale dlatego, że jesteśmy Jego odkupionymi dziećmi. Dzieląc się Bożą miłością, bądźcie błogosławieństwem dla bliźnich. Opracowanie wersji polskiej, Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Dźwięk Daniel Morozowski. Kierownik produkcji Marek Micyk. Czytał Jan Tuzin. W tej chwili czas na doświadczenia i refleksje misyjne, do których bardzo serdecznie zapraszamy brata Marka Ruska. Ja chyba z racji siwych włosów jakoś, nie wiem, zawsze, gdy mam w tej części nabożeństwa coś powiedzieć, to zawsze używam jakoś tytułu apel ewangelizacyjny. Jakoś to bardzo, bardzo mocno zakorzeniło się w mojej pamięci, w mojej mentalności. Dzisiejszy apel jest niesamowity z jednego powodu. Dlatego, że kiedy studiowaliśmy lekcję, która opowiadała nam o Pawle, Hebrajczyku, który pojawił się w Atenach i tam wykorzystywał całą swoją wiedzę, żeby opowiedzieć o Chrystusie. I w Atenach spotkaliśmy się z takim opisem, że właściwie jedni mówili: hej, nie zagalopowuj się tutaj, opowiadasz nam jakieś bajki. Może kiedyś tam będziesz mógł to dalej kontynuować, ale teraz daj sobie spokój. Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, jaka metoda ewangelizacyjna jest najlepsza? Jak myślicie? Jest taka? No, zależy, komu się głosi, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach, w jaki temat się znajdzie. Dziękuję bardzo. Zależy, do kogo mówimy, z kim się spotykamy. Okoliczności. Ja myślę i w uwadze w tej lekcji, którą przed chwilą studiowaliśmy, była taka bardzo cenna myśl, że Pan Bóg też kształcił apostoła Pawła, mimo tego, że był wykształconym człowiekiem. Że w późniejszej jego pracy te swoje doświadczenia wyniesione z Aten potrafił wykorzystywać w naprawdę właściwy sposób. Ale kochani, dzisiejszy ten tekst do tych refleksji misyjnych jak gdyby dotyka całkiem innej sfery. Całkowicie innej sfery.
pochodzi z Ewangelii Jana z 13 rozdziału i wiersz 1. A przed świętem Paschy Jezus, widząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Jak to połączyć? Naprawdę zastanawiałem się nad tym, że do zachęty, do apelu o aktywność ewangelizacyjną czytamy werset, który opisuje sytuację tuż przed śmiercią Jezusa Chrystusa. To jest Ostatnia Wieczerza. I ten werset mówi nam, że Chrystus tak bardzo był skoncentrowany na swojej misji, że ta druga część tego wersetu mówi, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Czy Chrystus musiał zrobić to, co realizował w tym momencie? Czy musiał? Chciał. A z jakiego powodu chciał? To jest napisane. Bo umiłował ich i to aż do końca. A wiecie, ten werset z 13 rozdziału Ewangelii Jana, ten pierwszy tekst, kiedy Chrystus jest i mówi do swoich uczniów, to w tym gronie 12 uczniów, którzy siedzą razem z nimi, za chwilę mają przystępować do wieczerzy. Jest taki jeden, który jest sprawcą największej tragedii z jednej strony. Judasz. I taka myśl główna z tego wersetu, który ma nas zachęcić do aktywności ewangelizacyjnej, jaka naprawdę powinna być? Biblia nam pięknie mówi, że Chrystus umiłował tych wszystkich na świecie, w których chciał już widzieć w Królestwie Niebios. A pomiędzy nimi był Judasz. Ja wiem, to jest pozornie taka prosta prawda i też w drugiej części nabożeństwa chciałbym o tym też mówić, ale chciałbym postawić pewne pytanie. Dlaczego apostoł Paweł, o którym uczyliśmy się w lekcji, poszedł do Aten? Myśleliście kiedyś nad tym? Ja wiem, że Bernard by nam mógł to wyłożyć z różnych punktów spojrzenia na tą kwestię, ale mi chodzi o sam początek. Nieraz zastanawiałem się, jak to jest. Kiedy Paweł został powołany w drodze do Damaszku, to my za chwilę kilka tekstów dalej czytamy, że on co już robił? Opowiadał o Chrystusie. Nawet nie znał wielu szczegółów, a już opowiadał. Dlaczego? Banalne pytanie. Ktoś mu płacił za to? Ktoś mu kazał? Podchwytliwe pytanie, bo jego powołanie, znacie ten tekst powołania? I będziesz mi coś robił. Ale mi chodzi o pewien niuans naszego chrześcijańskiego zachowania. Pamiętam, jak kiedyś jeden z pierwszych zborów, które w mojej pracy mogłem odwiedzać, w którym pracowałem,
był pewien starszy człowiek, który przychodził na nabożeństwo sobotnie i zawsze przy nim siadał drugi człowiek, który był jego rówieśnikiem. I kiedyś zaczęliśmy rozmawiać, a ten brat starszy mówi mi: słuchaj, to jest mój przyjaciel, który razem ze mną przez ponad 20 lat pracował w tym samym zakładzie pracy, w którym ja pracowałem. I wtedy opowiedział mi przedziwną historię, że był jedynym człowiekiem, który w tym zakładzie pracy, który nie palił, nie pił, był uczynnym. I tego swojego kolegę z pracy, jeżeli on stawał przed jakimiś problemami, zawsze wspierał. Nigdy z nim nie toczył żadnych dysput teologicznych. Aż pewnego dnia ten jego towarzysz z pracy przyszedł do niego i powiedział: słuchaj, ja słyszałem, że ty należysz do jakiegoś tam kościoła. On nie potrafił wypowiedzieć nazwy, bo nie znał nazwy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Mówi: ja wiem, że ty należysz do jakiegoś kościoła. Słuchaj, ja chciałbym być tam, gdzie ty. On i ten brat, opowiadając mi to, mówi tak: jak on mi to powiedział, to ja się wystraszyłem. Wystraszyłem się dlatego, że nagle zdałem sobie sprawę z tego, że on mnie cały czas obserwuje, że on cały czas patrzy na moje życie. I ile on widział rzeczy dobrych, a ile on widział rzeczy złych. I mówi: słuchaj, ale to nie jest takie proste. On mówi: to nie szkodzi, to powiedz mi, co mam zrobić, ja to zrobię. I skończyło się to tym, że przyjął chrzest, po pewnym czasie stał się członkiem tego zboru, do którego ów brat należał. Ale chodzi mi o jedną rzecz. Kiedy rozmawialiśmy o tym, on, opowiadając tą historię, nagle zakończył takim zdaniem: wiesz, bracie, i ja wtedy zrozumiałem, że jako człowiek wierzący i znający Chrystusa powinienem każdego człowieka, którego spotykam na mojej życiowej drodze, widzieć w Królestwie Niebios. Muszę wam powiedzieć, że przez wiele lat nieraz myślałem o tym zdaniu, które ten człowiek powiedział. Kochani, co jest motywacją do działań ewangelizacyjnych? To, że nam ktoś każe? Marna motywacja. To, że nas ktoś z tego rozliczy? Może do czasu. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej było nas tam. Bardzo dziękuję. Chrystus chciał pokazać swoim uczniom wtedy, kiedy przystępował do wieczerzy, jedną rzecz. Słuchajcie, ja tak bardzo kocham was i z miłości tu jestem i chciałbym, aby każdy z was był w Królestwie Niebios. Nieraz zadaję sobie trudne pytanie i muszę wam powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie jest trudna, jeżeli je stawiam sobie. Czy naprawdę mi zależy na tym, żeby mój sąsiad był w niebie? Czy naprawdę człowiek, którego spotykam na drodze, z którym mam możliwość rozmawiać, pracować, wykonywać jakieś czynności,
to jest ten człowiek, którego chciałbym widzieć w Królestwie Niebios? I muszę wam powiedzieć, o tym chciałbym mówić w drugiej części, że jeżeli nie zapatrzymy się na stosunek Chrystusa do mnie, to nigdy nie potrafimy tak naprawdę postępować podobnie z drugim człowiekiem, którego spotykamy na naszej życiowej drodze. I dałby Bóg, żebyśmy uczyli się od Chrystusa, który w tym 13 rozdziale Ewangelii Jana, o którym w tym 13 rozdziale Ewangelii Jana Jan napisał, a umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, i umiłował ich aż do końca. Do samego końca walczył o to, aby nawet Judasz był w niebie. Decyzja należała do niego. Ale Chrystus zrobił wszystko, co mógł zrobić, aby on był w niebie. On mu nogi umywał, wiedząc o tym, kim Judasz jest. Dlatego dałby Bóg, abyśmy patrząc na ludzi, których spotykamy na naszej życiowej drodze, abyśmy chcieli ich widzieć w Królestwie Niebios. Amen. Pierwsza część nabożeństwa już dobiegła końca. Zaśpiewajmy ku chwale naszego Stwórcy pieśń pod numerem 311. Tylko Tobie ufam, Panie Jezu. Panie Boże, kochany nasz Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za tą naukę, że uczysz nas, jak zdobywać dusz dla Ciebie, ubogacasz nasze serca, prowadzisz nas. Dziękujemy Ci za wszystko, za zdrowie, za życie, za opiekę Twoją, za prowadzenie. Prosimy, abyś wyposażył nas w moc, bo wierzymy w moc do głoszenia Słowa Twojego, szczególnie w tym czasie, ponieważ wierzymy, że to już czasy końca bliskie są, abyś obdarzył nas tym wielką mocą, darem, aby nasze intencje, nasze motywacje były właśnie skierowane głównie w głoszeniu Słowa Twojego, zdobywania dusz dla Ciebie. Prosimy o moc Twoją, o prowadzenie i o błogosławieństwo na drugą część nabożeństwa. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. W
tej chwili nastąpi krótka przerwa, po przerwie nastąpi druga część nabożeństwa. Przypominam, że Słowem Bożym będzie nam służył brat Marek Rusek. Witam wszystkich, bardzo Was tutaj wszystkich zebranych, jak również internautów, którzy śledzą naszą transmisję z nabożeństwa. Czas rozpocząć to nabożeństwo śpiewając pieśń pod numerem 397, Jeśli ustaniesz, mój bracie. Jeśli ustaniesz, mój bracie, w walce życiowej ze złem, Zbawca Twój doda Ci siły, mocą swą pokrzepi Cię. Komu brak siły, do Boga niech modły śle. Pośle On pomoc na czasie, bo lud swój zbawić On chce. Jeśli zaś przyjdzie na Ciebie życiowych doświadczeń noc, w Jezusie Twym przyjacielu zwyciężającą masz moc. Komu brak siły,
do Boga niech modły śle. Pośle On pomoc na czasie, bo lud swój zbawić On chce. O przyjacielu serdeczny, Jezusa kochaj i czci. I wśród niepewnych tu losów modły do Niego wciąż śli. Komu brak siły, do Boga niech modły śle. Pośle On pomoc na czasie, bo lud swój zbawić On chce. Jeśli szlachetne Twe cele nie spełnią się w życiu Twym, nie wątp, lecz powiedz to Zbawcy, do celu dojdziesz Ty z Nim. Komu brak siły, do Boga niech modły śle. Pośle On pomoc na czasie, bo lud swój zbawić On chce. Drogi Jezu i Panie, w tej chwili przychodzimy przed Twoje oblicze. Dziękuję Ci za ten wspaniały dzień sobotni, w którym mogliśmy się zgromadzić i w którym możemy słuchać Twojego słowa. Prosimy Cię o szczególne błogosławieństwo dla brata, który będzie to słowo przekazywał. Spraw, żeby mówił w imieniu Ducha Świętego. Bądź z nami wszystkimi, bądź z tymi osobami, które nie mogły przyjść na to miejsce z różnych powodów. Daj, żeby mogli tutaj przyjść w następnym naszym spotkaniu. Boże, prosimy Cię o szczególne błogosławieństwo dla całego naszego ludu adwentowego, a także dla wszystkich osób, którzy cierpią, którzy potrzebują Twojej pomocy. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Wokół nas są wojny, nieszczęście, niesprawiedliwość. Panie, uwolnij nas od tego i spraw, żebyśmy mogli żyć w wieczności razem z Tobą. O to Cię z całego serca prosimy w zasługach Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Dzisiaj kazaniem Słowa Bożego będzie służył nam brat Marek Rusek, ale zanim to się stanie, pozwolę sobie przeczytać tekst pamięciowy, który zapisany jest w liście apostoła Pawła do Galacjan, 2 rozdziale i 20 wierszu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tytuł kazania: Chciałbym latać. Boży pokój niech będzie z nami wszystkimi. Kiedy myślałem nad treścią tego słowa, którym chciałbym się podzielić razem z wami, od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad jedną rzeczą. W Księdze Apokalipsy, 2 rozdziale i wierszu 2 do wiersza 4 jest zapisane takie specjalne poselstwo. Jest to fragment listu skierowanego do Efezu. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci nieco za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Piękne w początku poselstwo skierowane do Efezu, a potem tekst, który ja wiem, że w naszym środowisku bardzo często jest przytaczany,
Ale chciałbym, żebyśmy na niego spojrzeli dzisiaj troszeczkę inaczej. Kiedy Pan Bóg, kierując to poselstwo do Efezu, mówi: ja wiem o wszystkich fantastycznych rzeczach, które dzieją się w twoim życiu. Ale mam ci jedną rzecz za złe. Że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętam, jak jeden z moich przyjaciół, pastorów, opowiadał mi, że kiedy wychodził za mównicę i miał powiedzieć kazanie, to po drodze ktoś z jego znajomych obrócił się i mówi: tylko błagam, nie mów dzisiaj o miłości. Wiecie, to jest tak często używane słowo, że naprawdę tak zwyczajnie po ludzku licząc, istnieje możliwość, że powiemy: znowuż o miłości. Znowuż miłość. A ja chciałbym się was zapytać o jedną rzecz. Powiedzcie mi, kiedy Chrystus rozmawiał z ludźmi, dyskutując z nimi, i nagle ktoś zadał pytanie: Panie, powiedz nam, jakie jest największe przykazanie? Co Chrystus odpowiedział? Pamiętacie? Chrystus wymienił dwa przykazania. Ale ja chciałbym dotknąć tego, co Chrystus naprawdę powiedział w odpowiedzi. To jest Ewangelia Mateusza i 36 po 38 werset. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Powiem wam szczerze, że nigdy nie analizowałem tego wersetu w taki sposób, ale chciałbym, żebyście spróbowali skoncentrować się na temacie, który jest bardzo trudny do koncentracji, właśnie z tego powodu, że jest tak często poruszany. Kiedy Chrystus mówi, że to pierwsze, najważniejsze przykazanie, za chwilę mówi o miłości do bliźniego, ale to pierwsze przykazanie, to mówi: będziesz miłował Pana Boga swego jak? Jak? Całym sercem, ale to jest dopiero 1/3 tego tekstu. Myślą swoją, całym jestestwem swoim. Potem jest mowa całej duszy swojej, a potem jest myślą. Nie tak dawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który pracuje w organizacji charytatywnej. I kiedy, jako że dobrze się znamy, on pracuje od wielu lat, robiąc naprawdę fantastyczne rzeczy. I kiedy tak rozmawialiśmy, on mówi: a słuchaj, jakoś ostatnio ciebie gdzieś tam nie widziałem, gdzie się spodziewałem ciebie zobaczyć. I chwilę rozmawialiśmy o tym, co on robi, i ja nagle powiedziałem tak: słuchaj, robisz fantastyczne rzeczy. Pomagasz drugiemu człowiekowi. A mam pytanie: dlaczego to robisz? I wiecie, zszokowała mnie jego odpowiedź, bowiem on powiedział tak: no wiesz, ja sam ostatnio często nad tym myślę i dochodzę do takiego wniosku, że kiedyś robiłem to z innych powodów, niż robię to dzisiaj. Wiecie, jak to uzasadnił? Kiedyś byłem tak poruszony cierpieniem drugiego człowieka, że
nie widziałem innej możliwości, jak tylko wziąć, zakasać rękawy i robić to dla drugiego człowieka. A po latach, kiedy to samo robię, dochodzę do wniosku, że ja robię, dlatego że myślę, że inaczej nie powinienem postępować. Kochani, czy w tym zarzucie skierowanym do Efezu mam ci nieco za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość? Odnajdujemy naprawdę jakiś problem. W liście do Galacjan, trzecim rozdziale i wiersz pierwszy do trzeciego, znajdują się takie bardzo ostre słowa napisane przez apostoła Pawła, który mówi tak. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Analizowaliście kiedyś te wersety? Apostoł Paweł potrafił w niesamowity sposób układać, precyzować swoje myśli. Jako że mamy trudny temat, bo bardzo znany, to nie chciałbym się za długo zatrzymywać, ale wiecie, jak gdyby apostoł Paweł mówi do Galacjan tak. Słuchajcie, przed waszymi oczami wymalowałem obraz czyj? Chrystusa. I wy żeście go tak pokochali, że byliście gotowi dla niego zrobić wszystko. A teraz, jak przychodzę do was, to spotykam, że jesteście w stanie też uczynić wszystko. Ale dlaczego? Dlatego, że tak wypada. No jestem wierzący, inaczej nie mogę. Przyzwyczaiłem się do tego, więc jestem tutaj, gdzie jestem. Wstaję rano, modlę się. Nie ma żadnego problemu. I apostoł Paweł robi zarzut Galacjanom, że rozpoczęli cudownie w duchu, a skończyli tylko, czy kończą tylko na uczynkach ciała. Drodzy, a teraz chciałbym przejść do tego, to potraktujcie jako wstęp, a teraz do tego, co naprawdę chciałem dzisiaj powiedzieć. W liście do Rzymian te myśli z Księgi Objawienia i z listu do Galacjan będą nam towarzyszyć jak gdyby w tle. W liście do Rzymian, trzecim rozdziale i wierszu 23 znajduje się tekst, który ja wiem, że wszystkim wierzącym jest doskonale znany. A brzmi on tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Macie jakieś wątpliwości odnośnie tego? Nie słyszę sprzeciwu. Nie ma żadnych. Czyli wszyscy zgrzeszyliśmy, a w tym samym liście apostoła Pawła do Rzymian, w 6 rozdziale i ostatnim wersecie 23 i w pierwszej części tego wersetu jest napisane tak. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyliśmy i zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli reasumując, wszyscy, jak tu jesteśmy, zasłużyliśmy na co?
na śmierć. To jest prosty wniosek. Wiecie, kochani, jako że dzisiaj mówiliśmy w lekcji o Grecji, o tym, jak kochali Grecy dyskutować, filozofować na tematy dotyczące uniwersalnych rzeczy. Wiecie, że jako ludzie wierzący, ja przypominam sobie, że przed laty bardzo często wykorzystywałem ten werset, który brzmi: albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale druga część tego wersetu mówi co? Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czyli najpierw musi się pojawić świadomość, że wszyscy zasłużyliśmy na śmierć i tylko na wskutek Bożej miłości, Jego daru, mamy szansę żyć. Ale gdyby nas ktoś praktycznie się zapytał, to słuchajcie, jak to zrobić, żeby żyć? Czy to się tak dzieje automatycznie? Myślę, że dzisiaj wielu ludzi właśnie do tego podchodzi na takiej zasadzie. To, co zrobisz swoimi rękami, to, co sobie przygotujesz, to w przyszłości będziesz mógł wykorzystywać. Nie przejmuj się tam jakimiś stwierdzeniami, że jesteś grzesznikiem i zasługujesz na śmierć. I w tej chwili chciałbym, żebyśmy otworzyli jeden z trudniejszych rozdziałów listu do Rzymian. I wiadomo, że nie możemy jakoś bardzo dużo czasu temu poświęcić, ale chciałbym, żebyśmy otworzyli 7 rozdział listu do Rzymian i dotknęli pewnej kwestii, która opisana jest w 23 wersecie 7 rozdziału. Apostoł mówi tak: a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Jeżeli mogę was prosić o chwilę skupienia. Jaki zakon jest uznany przez... apostoł Paweł mówi tak. W członkach moich, czyli w ciele moim, dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez co? Przez mój rozum. Przez mój rozum. Jaki zakon absolutnie uznawał apostoł Paweł? Jaki zakon? Bo tu spotykamy się i często ludzie, którzy otwierają 7 rozdział, mówią: ojejku, kochany, tam jeden zakon, drugi zakon, trzeci zakon, który możemy też określać mianem prawa. W 12 wersecie 7 rozdziału apostoł Paweł mówi: tak więc zakon jest święty, przykazanie jego święte i sprawiedliwe są. On nie ma żadnej wątpliwości, że to, co my nazywamy dekalogiem, prawo Boże, jest absolutnie uznane przez jego rozum i dzięki temu doszedł do przekonania, na wskutek tego zakonu doszedł do przekonania, że zasługuje na śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. W takim razie, jakie to prawo apostoł Paweł dostrzega w członkach swoich, w ciele swoim, który walczy cały czas z prawem uznanym przez jego rozum? Jak myślicie? Co to jest za prawo? Wiecie,
My rodzimy się na tym świecie zgodnie z pewnymi zasadami, które zostały wytworzone przez fakt, że grzech pojawił się na tym świecie. Rodzimy się często z chorobami, ale z czym jeszcze się rodzimy? Ze skłonnością do grzechu. Znajdujemy się na grzesznym świecie, na którym rodzimy się ze skłonnością do grzechu. Na pewno spotykaliście się z przypadkami, z sytuacjami, kiedy ktoś robi źle, nie znajdując żadnego uzasadnienia. A wiecie, co apostoł Paweł mówi? Apostoł Paweł. Wiecie, że my do apostoła Pawła często używamy takiego terminu, kiedy cytujemy listy apostoła Pawła, to mówimy listy jakiego apostoła? W teologii ogólnie, powszechnie przyjętej używa się terminologii świętego apostoła Pawła. A wiecie, co ten święty apostoł Paweł mówi? Posłuchajcie. 24 werset. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ja sobie pomyślałem, to jest taki święty nędzarz. On mówi, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dlaczego on mówi o tym ciele? Dlatego, że wtedy, kiedy chce dobrze czynić, on o tym pisze w wierszu 18. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. I teraz posłuchajcie. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Wiecie, że ludzie rzadko o tym mówią. Ile razy zawodzą się na samym sobie? Ja nie oczekuję odpowiedzi na to pytanie, ale pomyślcie, ile razy w ciągu ostatniego tygodnia obudziliście się i mówicie tak. Dzisiaj będzie tak, będzie tak, będzie tak i będzie dobrze, i będzie dobrze, i będzie dobrze. A przychodzi wieczór i stwierdzamy co? Nie było tak, nie zrobiłem tego, zrobiłem bardzo źle. Czasami klękamy na kolana i mówimy, Panie Boże, przebacz, bo tak bardzo chciałem, ale nic z tego nie wyszło. Wiecie, że apostoł był apostoł Paweł, święty apostoł Paweł, był podobnym do nas człowiekiem, który mówi, nędzny ja człowiek, że ja mam zawsze dobrą wolę. Ja chcę zawsze dobrze, dlatego że znam prawo Boże. Ale w moim ciele jest prawo, które zmusza mnie do grzechu, jeżeli w jakiejś chwili tylko moją mądrością się posługuje, to upadek jest pewny. Ja mam pytanie. Myśleliście kiedyś nad tym, jak to jest, że jeżeli apostoł Paweł mówi nam, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, to co ja mam powiedzieć? Święty apostoł. Nawet znajdziecie wiele obrazów jego z aureolą nad głową. Święty apostoł. Czy jest możliwość, abyśmy to prawo dotyczące skłonności do grzechu mogli zwyciężyć? Posłuchajcie, co apostoł Paweł mówi dalej. Rozdział 8. I wiersz pierwszy.
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I wiersz drugi. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Muszę wam powiedzieć, że to jest tak cudowny werset, który warto sobie wypisać i powiesić na ścianie przed oczami, żebyśmy go zawsze mogli widzieć w naszym życiu. Ale mam do was pytanie. Czy wiecie, że apostoł Paweł tutaj mówi, używając terminologii w tym przykładzie Biblii, zakon, mówi o trzecim zakonie? Pierwszy to był to ten zakon, którego przykazania są dobre i sprawiedliwe. Potem mówił o zakonie grzechu, który jest w naszym ciele, czyli o naszych skłonnościach, a teraz mówi o zakonie ducha. Co to jest za zakon ducha? Kiedyś ten temat bardzo mnie frapował i od tamtego czasu przychodzi mi zawsze na myśl takie porównanie. Wiecie, kiedy byłem małym dzieckiem, zawsze fascynowała mnie jedna rzecz. Kiedy mieszkałem w takim cudownym terenie, lasy dookoła, rzeki, jezioro. Obojętnie gdzie byłem, czy nad jeziorem, czy w lesie, zawsze jak przelatywał ptak, to jako dziecko ja mu zazdrościłem. I mówiłem sobie, jak to jest, że ptak może latać, a ja nie. A słuchajcie, ale mam do was pytanie. A dlaczego ja nie mogę latać? Bo ciało mnie przyciąga do ziemi. Bardzo dziękuję. Jak gdybyśmy to tak naukowo nazwali, to co stoi na przeszkodzie, żebym ja mógł latać? Grawitacja. Grawitacja. Co ptak nie ma? Przyciąganie ziemskie. Ale zróbmy takie porównanie, że grawitacja jest prawem. To jest prawo. Zresztą tak się też nazywa w nauce prawo powszechnego ciążenia. A dzięki czemu ptak lata? To jest atmosfera. No, a dla mnie nie ma atmosfery. Tak, ale on jest lżejszy. On ma w kościach pustkę. Puste kości ma. A my ma... Ale nie jest lżejszy od powietrza i powinien spaść. Jakby nie fruwa, to by spał. Jakby nie fruwał, to by spadł. No dobrze, dobrze. Świetnie, świetnie. Wiecie, dlatego powiedziałem o tym, że zawsze tym ptakom zazdrościłem. Bo mając nawet kilka lat, moim marzeniem było budowanie wszystkiego, co lata. Więc zajmowałem się modelarstwem tak zwanym, więc robiłem modele samolotów, które moje siostry w domu już nie mogły tego zdzierżyć, że zawsze kleiłem z listewek, robiłem modele szybowców i tak dalej. Ale kiedy miałem kilka lat, niedaleko mojego domu były jeszcze ruiny powojenne, był budynek, który został zniszczony podczas bombardowania. I wiecie, wpadłem na taki pomysł, mając kilka lat, że znalazłem takie listwy, które pochodziły z takiej długiej żaluzji połączonej materiałem. Ja te listwy wyciąłem. Mój ojciec pracował w fabryce tektury, więc do domu dostawał taki przydział wybrakowanych arkuszy tektury. Więc ja z tych listew zrobiłem takie naprawdę duże skrzydła. To było przytwierdzone do pleców. Te, które przybiłem gwoździkami do tych listew i wyszedłem na ten budynek powojenny i jako dziecko
skoczyłem, licząc na to, że będę leciał. No i leciałem, ale trochę w inny sposób. Oczywiście ta tektura wyrwała się z tych gwoździków natychmiast po skoku. Wylądowałem tylko z tymi skrzydłami, nie będę wam opisywał w jakim stanie. Co stało na przeszkodzie, że nie mogłem latać? Znowuż grawitacja i ta konstrukcja kiepska. Ale wiecie, że człowiek odkrył w pewnym momencie prawo albo zasadę, którą dzisiaj nazywamy aerodynamika. Co to jest za prawo? To jest prawo, które normalnie mówi, że powietrze będące w ruchu ma mniejsze ciśnienie niż powietrze będące bez ruchu. Dlatego zwróćcie uwagę, że wszystkie skrzydła mają taki półokrągły kształt po to, że powietrze po zewnętrznej stronie jest w ruchu, a tutaj pod spodem jest w bezruchu, mając większe ciśnienie, dzięki czemu latają szybowce. Dzięki temu zwróćcie uwagę na konstrukcję skrzydeł ptaka. Jedynie super szybkie samoloty, czego nie dotyczy już to, posługujące się silnikami odrzutowymi, mogą mieć ten profil bardzo, bardzo płaski, a rakiety w ogóle to jest inna kwestia. Czyli jak gdyby zwyciężenia prawa grawitacji dzięki sile napędu, jakim są silniki. I teraz, żeby to zreasumować. Dlaczego nie mogłem latać na tych skrzydłach z tektury? Bo prawo grawitacji zmusiło mnie do gwałtownej zmiany kierunku nie do góry, tylko na dół. I nie miałem możliwości wykorzystania zasad aerodynamiki. I teraz pomyślcie. Dzięki odkryciu prawa, które związane jest z aerodynamiką, i teraz posłuchajcie bardzo ważnej rzeczy, człowiek może przezwyciężyć prawo powszechnego ciążenia. Dzięki temu latają samoloty, dzięki temu możemy zbudować lotnię, możemy wsiąść do szybowca i dzięki zasadom aerodynamiki człowiek może przezwyciężyć prawo grawitacji. Wiecie, co mówi apostoł Paweł? Bo zakon ducha, bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwalnia cię od zakonu grzechu i śmierci. Na takiej samej zasadzie. I teraz posłuchajcie wiersza 11, który jest naprawdę cudowny w ósmym rozdziale, przepraszam, który mówi tak. A jeśli duch tego Jezusa, który wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Ja wiem, że to jest taki bardzo teologiczny wywód, ale jak tak byście mieli chwilę czasu, żeby zatrzymać się nad tym 11 wersetem, to on naprawdę mówi nam coś takiego, że ta sama moc Boża, która wyprowadziła z grobu Jezusa Chrystusa, może być użyta do tego, abyśmy zwyciężyli prawo grzechu i śmierci, czyli nasze skłonności do grzechu. Sami nigdy tego nie zrobimy. Nie mamy takiej siły, nie mamy takiej mocy, aby przezwyciężyć zakon grzechu, który znajduje się w ciele naszym. Pamiętam,
koło 2000 roku razem z grupą ludzi pracowaliśmy wśród bezdomnych w Warszawie na dworcu centralnym i od czasu do czasu na dworcu Śródmieście. I pamiętam, jak pewnego dnia spotkałem człowieka, który pod takim nawisem konstrukcyjnym na kartonach leżał, nie miał obydwóch nóg. I do tego praktycznie całe ręce, tak jak się popatrzyło, były napunktowane od brania heroiny w strzykawce. I kiedy z nim rozmawiałem, zaczął mi opowiadać, kim on kiedyś był, że był jockeyem, jeździł na koniach i na wskutek pewnego zdarzenia stracił dwie nogi i w tym momencie jego życie załamało się całkowicie. I jako bezdomny znalazł się na dworcu Śródmieście i tam wśród narkomanów, ludzi, którzy używali narkotyki, wtedy powszechną rzeczą była właśnie heroina, którą wszyscy brali. I pamiętam, jak rozmawiając z wieloma z nich, jeśli zadałem pytanie, czy chciałbyś wyjść z sytuacji, w której jesteś, prawie każdy odpowiadał, że tak. Jeżeli się zbliżyło trochę do nich, to każdy odpowiadał tak, tak. A wiecie, co on odpowiedział? Nie. Ja nie chcę. Ja nie mam żadnych wewnętrznych sił, aby chcieć nawet zmienić swoje życie. I pamiętam, jak podczas następnej wizyty, dokładnie w tydzień później, dowiedziałem się, że on już nie żyje z przedawkowania narkotyków. To jest skrajny przypadek, ale apostoł Paweł mówi, że my możemy dzięki prawu ducha zwyciężyć nasze skłonności do zła. A teraz, tak już na zakończenie, otwórzmy 12 rozdział listu do Rzymian. Cudowny rozdział, w którym apostoł Paweł podsumowuje pewne rzeczy i mówi tak. Wzywam od wiersza pierwszego. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ja muszę wam powiedzieć, że już kiedyś byłem zafascynowany tym, co apostoł Paweł powiedział w tym 12 rozdziale i w tym wierszu pierwszym. Bo on mówi, wzywam, abyście składali ciała swoje, czyli mówi o fizycznej stronie naszego życia, ale jako co? To jest nieprawdopodobne. Abyście ciała swoje składali jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być jaka służba? Duchowa służba wasza. Czyli pamiętacie na początek naszego rozważania, jak mówiliśmy o definicji miłości i o tym pierwszym, największym przykazaniu, to Chrystus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego jak? Z całej siły, z całej duszy, z całego serca, z całej siły i z całej myśli swojej. Po prostu całym sobą. I teraz mówi w drugim wierszu apostoł Paweł tak. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego,
abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, jaki termin został użyty tutaj w języku oryginalnym? Taki termin, jaki używa się w przyrodzie do pewnego procesu, który zachodzi w trakcie egzystencji niektórych owadów i maleńkich zwierząt. Mam do was pytanie. Jaką lubicie na przykład oglądać motyle? Albo lubicie w ogóle ich widok? Jakiś piękny motyl, jakiś piękny paśk królowej. A wiecie, jak we wcześniejszym stadium wygląda ten motyl? Larwa. Tak, tu brat mówi, larwa, rodzaj gąsienicy. Jaki proces przechodzi to żyjące stworzenie, aby zmienić się w pięknego motyla? My to nazywamy przeobrażeniem albo przeistoczeniem. Przechodzi fazę, w której staje się pięknym motylem. Kochani, Pan Bóg chce, abyśmy taką fazę przeszli. Abyśmy potrafili zapanować nad prawem grzechu i śmierci i poprzez to przeobrażenie, dzięki zakonowi ducha, mogli przeobrazić się inaczej. A dlaczego powiedziałem, że ten tytuł naszego rozważenia Chcę latać był właśnie taki? Chciałbym to zakończyć tekstem z Księgi Izajasza z 40 rozdziału i wiersz 30 i 31. A młodzieńcy ustają i mdleją, a pocholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Chciałbym życzyć wam i sobie również, aby to kiedyś o nas można było powiedzieć, lecz ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Amen. Dziękujemy bardzo za to okazanie. Już wkrótce nastąpi taki czas, że będziemy porwani, gdy Chrystus przyjdzie do nieba i będzie to, będziemy wtedy wszyscy ptakami. Zaśpiewajmy ku chwale naszego Stwórcy pieśń pod numerem 262, bo żyje On. Się.
jutro mnie nie tworzy, Boże wie on. Nim moja moc, a że ja wiem, kto przyszłość cieszy, radością moje życie jest, bo żyje on. Cudowny Boże, który mieszkasz wysoko w niebie, dziękujemy Tobie za przecudowną nadzieję, którą nam zostawiłeś, dzięki temu, że zwyciężyłeś zło i grzech tutaj na ziemi i że dzisiaj żyjesz i że dzięki tej nadziei, że Ty, Panie, zmartwychwstałeś i znajdujesz się w niebie, my możemy mieć nadzieję na bycie z Tobą pewnego dnia, kiedy wrócisz. Panie, pomóż nam, abyśmy chcieli skorzystać z praw, które Ty nam dałeś. Pomóż nam zwyciężyć w nas te skłonności, które prowadzą nas do grzechu i do zła. I spraw, Panie, aby w mocy Ducha Świętego, abyśmy mogli odnieść zwycięstwo i znaleźć się po Twojej stronie. Abyśmy nasze całe życie mogli oddać Tobie jako ofiarę, która jest miła Tobie, Panie. Boże, na tej ziemi borykamy się z różnego rodzaju problemami. Wiele razy nie wiemy, co zrobić. I wybacz nam to, że tak często zapominamy, że Ty jesteś obok, że czekasz na naszą wyciągniętą rękę w Twoim kierunku, że czekasz na to, aż poprosimy Cię o Twoją pomoc i Twój ratunek. Boże, spraw, aby na tym świecie, który pełen jest różnego rodzaju problemów, problemów związanych po prostu z tym, aby przeżyć kolejny dzień, Boże, dopomóż, aby ta nadzieja, którą Ty nam dałeś, mogła przyświecać nam i być obecną na każdy dzień w naszym życiu. A teraz oddajemy się w Twoje ręce, a Ty pozostań z nami i błogosław nam, bowiem prosimy Ciebie o to przez drugie imię Jezus. Amen. Amen. Nasze nabożeństwo dobiegło końca. Życzę wszystkim wielu błogosławieństw Bożych.